Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Stellaris, słuchajcie, kontynuujemy grę Rojem Zergów. No i tak słuchajcie, cóż to żeśmy ostatnio działali, słuchajcie, ostatnio udało nam się podbić całe Imperium Nosferatu, a więc tak w zasadzie wampiry zostały tutaj całkowicie zniszczone. Tutaj są jeszcze jakieś takie, to są już na takie pomniejsi przeciwnicy, z którymi możemy się tutaj zmierzyć, gdybyśmy potrzebowali. Dobra, słuchajcie, ostatnio zakończyliśmy tą wojnę, ale słuchajcie, trzeba się szykować do kolejnej. Dlaczego? Już wam mówię dlaczego. Na przykład ci tutaj, paskudnicy, oni też są bardzo niepożądani. Oni tutaj nam będą mieć problemy. Z nimi mamy najgorsze stosunki. Zresztą do wszystkich mamy złe, bo tak jest skonstruowana nasza frakcja, że wszyscy nas nie lubią, bo stanowimy zagrożenie dla wszystkich. Dobra. Słuchajcie, przez to, że to, żeśmy tutaj podbili wszystko, to bardzo nam się chyba wydłużyły linie komunikacyjne. O, to w ogóle wy się możecie ulepszyć. Co my tu jeszcze mamy? Wy też ulepszać się. No, tu się dużo dzieje. Nie obniżamy. Tutaj trzeba tak to trzeba zmodernizować. Modernizować, działać. Bo powiem szczerze, jest co robić. Dobra, modernizacje mają tu się odbywać. Tak jest. Co tu się dzieje? Okej. W końcu. Możemy tutaj, tu chcemy stocznię, w końcu możemy to trochę przebudować pod siebie. Baterie rakiet ja bym tutaj chciał. Biuro zaopatrzeniowe floty. Zwiększa pojemność kotwy, okej. Obserwatorium czarnej dziury. Symulator bojowy. A, zwiększa doświadczenie. Fajna rzecz. Gdzie my to jesteśmy? Co jest tutaj? Ogólnie rzecz biorąc, musiałbym się pozbyć jednej ze stacji. Tą się pozbądźmy. Tą też się pozbędziemy. One gdzieś tam sobie są w środku Imperium, kompletnie bez sensu. To też mi tutaj do niczego nie jest potrzebna. Dobrze. Tu jest dosyć fajna nasza flota. Ale ona się musi tutaj zmodernizować. Co my tu robimy? Tu budujemy pancerniki cały czas. Bardzo ładnie. Tutaj musimy dodać do jakiegoś dowódcę floty. Zasięg czujniku, wykrywanie ok. Szybkość podświetlna. Zasięg broni okrętu plus 20%, to jest dużo. Weźmy tego pana. Dobrze. Ty się coś tutaj nudzisz. A tu mamy co nieco do zbudowania. Tutaj chyba nas wtedy najechali. Dobra, zobaczymy. Dobra. Tutaj statek badawczy nas się trochę chyba nudzi. Ty robisz, co masz robić. Kolejny nasz statek badawczy. Lecisz tutaj, zbadaj to. Ciebie też by się przydało gdzieś wysłać. Gdzie możemy cię wysłać? Panie kolego. Na przykład w te rejony. Podleć tu. Mamy dużo do skolonizowania rzeczy, widzę. Możemy tutaj sobie to zrobić do świata tropikalnego. Ogólnie jesteśmy na minusie z energią, muszę o tym pamiętać.
Ile to jest planet? To jest jedna planeta. Dwie planety tu są. Są dwie planety. Zawód 2. Dobra, zróbmy to tak. Tutaj powołajmy jakiegoś typka, który będzie tym zarządzał. Dobra, ten od badań niech będzie. Dobrze. Co my tu mamy? Populacja. Tutaj u mnie są problemy z populacją, więc trzeba o tym pamiętać. Bo oczywiście stali mieszkańcy zostali zjedzeni. 0 z 2. Dobrze, tu potrzebujemy tak. My tu potrzebujemy tak. Sadzawki lęgowe. Wy też tutaj mi róbcie sadzawki lęgowe. Tu jesteśmy. No, będzie. Może być ciężko. Dobrze. Na razie tak, to zamknijmy sobie. Stocznie, bazy gwiezdne. Ty się nudzisz. Czemu ty się nudzisz? Ty się tutaj czymś zajmij kreatywnym. Buduj co masz budować. Dobra. Tu mamy co nieco zbudowane. Twierdza gwiezdna, krążowniki, działo automatyczne. Dobra. Dajmy te przeciwlotnicze na razie, niech się robi. Dobrze. O ja, tu już mamy na plusie, to mi się podoba. Okej. Tu potrzebujemy zwiększyć wykorzystanie energii. Tu to samo. Statek badawczy. Zbadaj mi ten układ. Okej, wy jesteście tutaj. Co ja bym tu mógł z wami zrobić? Ile my tu tego mamy? Mało co wykorzystujemy. Dajmy ze trzy pancerniki. Wy. Tu też. Z trzy pancerniki poproszę.
Musimy mieć silną flotę. Bardzo silną flotę. Żeby nikt nam tutaj nie fikał. Tutaj budujemy placówkę. Tak jest. Czemu nie mogę tu? A, nie mogę, bo tu jest Max. To wiele tłumaczy. Dobra, tu jest moja flota. Dobra, ci tu lecą. Co my tu mamy? Kondensatory osłon. Podróże bramą kosmiczną. Trochę się boję na razie tego robić. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie. Obrona punktowa dajemy. Poprawić, działać, ogarniać. No, coś zarządzanie tak duże imperium już troszkę zajmuje. Dobra, tutaj stacja badawcza. To jest najpotężniejsza flota moja. Wyślijmy was tutaj. Our construction is complete. Our construction is complete. Dobrze. Teraz tak, ty. Ty masz tu wszystko ogarnięte z tego co widzę. Tu możemy coś jeszcze zbudować. Dobra, tu przybyła jedna z moich flot. Proszę bardzo. Pokaźne wzmocnienie. To jest jedna z najpotężniejszych flot w galaktyce. Licząca 11 pancerników. Ładnie szybko lecą.
Wy się tu ulepszcie, te nasze krążowniki. A co? Dobra. Teraz tak, przegląd kolonii. Co my tu mamy? Świat tropikalny, pod kątem terraformowania. Patrzymy. To zmodernizować. Modernizować. To zdecydowanie trzeba. Dobra. To naprawdę można poprawić. Dobra, dzieje się. Terraformowanko. Sporo się dzieje pod tym kątem. Lecisz tu. Badać ten układ. Dobra, troszkę się tutaj wzmocniliśmy. Dobra, tutaj jeszcze stację badawczą poproszę. Wzmacniać flotę. Czekajcie, nie mogę ich tyle zbudować. Jeden. Nie więcej, bo przekroczę limit wielkości floty. Dobra. Ty jesteś gotowy, więc tak. Gdzie ja cię mam wysłać? Dobra, no cóż, polecisz na południe. Zajmować kolejne układy. Dobra, zbadałeś, lecisz dalej. Niech się dzieje. Oj, prawie wodę wylałem. Dobrze. To lecisz tu. Badaj kolejne układy. Dobra. Was wyślę. No myślę, że tutaj. Bo to głównie z północy teraz zagrażają. Znaczy istnieje zagrożenie. Tu.
O, tu mamy dowódcę wolnego. Okej. Technology conceived. Jest dużo wolnych miejsc. Tolerancja dla nieprzyjaznego środowiska wzrosła. Utrzymanie statków tańsze. Selekcja rodów. Koszt przywódcy plus 50%. O, to ładnie. Możemy przywracać zniszczone światy. Zobaczymy, czy takie są w ogóle. Dobra, my tu chyba nie za bardzo popadamy. Oj, przekroczyłem limit. Co to oznacza dla mnie? Na przykład to, że muszę sobie tutaj twierdzę zbudować. Tu też warto byłoby mieć twierdzę. I tu też. Teraz podniesiemy ten poziom. Mamy tutaj jakieś badania, nowe lepsze wieżyczki. Lepsza wytrzymałość pancerza. No pancerz. Dobra. Dobra, ulepszać się. Dobra, tutaj mamy tak, dodatkowa w tej planecie dzielnice roju, dzielnica przemysłowa, dwie dzielnice produkcyjne dające energię, dwie dzielnice górnicze, dzielnice. Energię. W czasie terraformowania pojawiła się możliwość, no to czemu tego nie wykorzystać? Badaj układy. Zarąbiście. Dobra, my się tutaj trochę ulepszymy. Wy się nie macie za bardzo gdzie ruszyć. Ty też. No musimy tutaj wysłać jedną z naszych ciężkich flot. Aby zrobić tu porządek. Dobra, ty podobno skończyłeś. Dobra, ty na razie lecisz tutaj. Ty to zajmujesz. No to, żeby mieć to już z głowy. Dobra, tutaj badamy, co chcemy i jak chcemy. Ciebie wyślijmy tu. O kurde, ale musisz przelecieć.
Dobra, zobaczymy, czy dadzą radę tam dotrzeć. Może dać superkomputer planetarny. Też nie wydaje się być złym pomysłem. No to są jakieś piraci. Trzeba będzie na nich uważać. Lećmy ich tutaj trochę poszukać. Dobra, badasz pięknie. O ja. Nie, tu ich trzeba rozwalić, tutaj nie ma co. Dobra. Czas ich tam trochę pogonić. Dobra, podróże czasoprzestrzenne, emiter błyskawic. Przeczujniki. Dobra, podróże czasoprzestrzenne by się przydały. O! Rozwalili mi statek. Dobra, tutaj nie ma co się z nimi pieścić. Tylko trzeba skopać tyłki. Dobra, wy już tam lecicie. I na razie możecie się ulepszyć. Co to za typki mi tu latają? Zróbmy to tak, że ty ziomek dotrzesz tutaj. No, wy się ulepszcie jeszcze troszkę. Dobra, co ja tu mogę? No, na razie poczekamy, aż tutaj będzie wystarczająca ilość pracowników, bo na razie to jest jakiś dramat. Niewiele jestem w stanie tutaj zrobić, ani wymyślić. Dobra, statki konstrukcyjne. Wy macie tu w cholerę roboty. Our swarm is straven.
Dobra, zbadać mi to tutaj. Dokąd ty tak latasz, co? O, coś tu możemy podziałać. Dobra, co my tu możemy sobie wybrać? Plastyczność. No, nowy proces terraformowania. Okej. Idealna organizacja, ciekawe. Co mi to daje? Kurde. Pokaty płaskowyż, maksymalne dzielnice górnicze, indukcja energii. Dobra. Dobra, poczytajmy, co mi to da. Produkcja stacji górniczych. Tu koszt usuwania przeszkód niższy. Korzystanie mieszkań przez populację. Dobra, bierzemy to. Plastyczność. Coś by tutaj się przydało ogarnąć. O, świat roju, to bym chciał bardzo. Znaczy nie mam wszystkich technologii do tego potrzebnych. Energii. Our construction is complete. Dobra. We have surveyed the system. Our construction is complete. Pięknie. Tu możemy dobudować jedną dzielnicę rolniczą. Dobrze. Badaj. A czemu wy się nudzicie? Lecicie dalej. Nie ma się opieprzać. Dobrze, słuchajcie. Dobrze, słuchajcie. Tutaj dzisiaj byśmy zakończyli. No, słuchajcie, na razie powoli to wszystko idzie. Musimy się tutaj poogarniać. Dużo terenu żeśmy podbili. Są nowe możliwości, jeśli chodzi o kolonizację. Więc trzeba tutaj to wszystko ogarnąć dobrze i mieć nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. W każdym razie, słuchajcie, za niedługo możliwe, że będzie kolejna wojna, ale to się okaże. Na razie muszę pozbyć się tych wszystkich organizmów, które nam tutaj zagrażają. Piratów i tym podobnych, podobnego motłochu. W każdym razie, słuchajcie, tutaj kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej, do następnego. Na razie.